Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w 33. odcinku Neurofreaków, czyli podcastu poświęconego terapii, diagnostyce, neurostyce, układowi nerwowemu, heheszkom i różnym dziwnym gabinetowym case'om. I oczywiście przy mikrofonach Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. Słuchajcie, dzisiaj temat jest taki. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak to jest możliwe, że my kiedyś... Ja nie wiem, czy mogę mówić za siebie. Mogą mówić za ciebie? Mów za mnie. Dobra, też. Czyli myślę, jak to jest możliwe, że my kiedyś mieliśmy efekty terapeutyczne? Nie mam zielonego pojęcia. Ja w ogóle do dzisiaj w to nie wierzę, że takie moje pierwsze gdzieś tam miesiące, lata nawet, pierwsze lata pracy, że ktoś był w ogóle z tego jakkolwiek zadowolony, nie? I jeszcze by. Nie, zadowolony to jest jedno. On ci polecał dalej, no nie? Tak, po prostu... mało tego, mu to pomogło. Wiesz co, mnie to dziwi, ale tak naprawdę jakby... Jest coś, co mnie łączyło jako młodego terapeutę z mną aktualnym. Techniki terapeutyczne i spojrzenie na pacjenta to jest nieba, ziemia. To jest w ogóle coś innego. Wtedy był bardziej masaż, teraz nawet nie wiem, czy to jest fizjoterapia. Więc to się zmieniło diametralnie, ale jest kilka rzeczy wspólnych. Miałem na widzie, że o tych rzeczach wspólnych tutaj nasi widzowie też jakby posiadają ten element, ale powiemy sobie o nim później. Więc... żebyście wiedzieli, o co chodzi. Bo nie wiem, może jest tak, że oglądaliście, to jest wasz pierwszy podcast, pierwszy odcinek. Na przykład nie wiecie za bardzo, jak nasza praca wygląda, jak my pracujemy. Więc trochę wam o tym opowiemy, jak ta nasza droga tutaj wyglądała i jak to wyglądało kiedyś, że dziwimy się, że byliśmy efekt terapeutyczny. Jak to wygląda teraz, gdzie jesteśmy w miejscu, w którym chyba mogę powiedzieć, że jakby jesteśmy zadowoleni z metod, które wykorzystujemy i z efektów, które mamy. Aczkolwiek, wiesz, my będziemy mówili o teraz przestrzeni ilu lat? Pewnie jakieś 8, 9, może 10 lat pracy z pacjentami. Chyba więc... więcej. Więcej? Niekoniecznie, tak, bo... od 3 lat mówimy, że pracujemy z pacjentami od 10 lat, wiesz? Ale wiesz co, znaczy tak, bo ja powiem ci tak, to nie jest specjalnie jakby temat tabu, ile mam lat. No tak. 32, ty masz 63. No. I na przykład ja zacząłem pracować z pacjentami, oczywiście w formie masażu, tak? Na drugim roku licencjatu. Bo no zrobiłem taki kurs i tak dalej. Na drugim roku technika masażu. Dokładnie. Czyli lat mieliśmy? Kurde, 20, 21. Czyli jakieś 11. Czyli jakieś 12 lat tak. temu. No. Natomiast fizjoterapię praktykuję od razu po licencjacie, a licencjat skończyłem, jak miałem 22 lata, czyli 10 lat. Dobra. Strasznie dużo. Dobra, ale tam coś dużo. Znaczy, wydaje mi się, że to jest sporo dość, no nie? Że 10 lat praktykowania to już jest tak dość dużo. Aczkolwiek podejrzewam, że słuchają osoby, które praktykują dłużej. U nas na kursach też zdarzają się osoby, które praktykują dłużej. Dwa razy dłużej. Dwa razy dłużej. Trzy razy dłużej też. Tak. Plus naszej praktyki jest taki, że nie wiem jak ty, Maciek, znaczy wiem, ale powiedzmy, że udam, że nie wiem. Że dobra, jak a ja będę udawał, że jestem zaskoczony tym pytaniem, dawaj. Bo na przykład w moim przypadku było tak, że ta praca była o tyle ciekawa i do tej pory jest ciekawa, że ja byłem wpuszczony od razu na głęboką wodę. Wiesz, o co chodzi? Czyli po prostu od razu dostajesz pacjenta sam sobie i starasz się tam go na tyle, ile możesz troszeczkę zdiagnozować funkcjonalnie albo tam palpacyjnie, wizualnie i zaproponować jakąś pracę, tak? Na początku ten warsztat był mały, więc zakładam, że w twoim przypadku było podobnie. Czy Maciek, w twoim przypadku było podobnie? Czy może było tak, że dostawałeś jakieś zalecenia i na przykład musiałeś zrobić jakieś procedury? O, wiesz co, to myślę, że tutaj jednak jest taka pewna rozbieżność, bo ja na początku to pomyślałem, że chyba byłem rzucony na głęboką wodę, ale miałem taki dosyć krótki epizod gdzieś tam styczności najpierw z NFZ-em, więc tam jakby twoja kreatywność jest jakby w ogóle zepchnięta na inny plan, na inny wymiar, do jakiegoś innego wszechświata i to cię w ogóle jakby nie interesuje, ale później też pracowałem w prywatnym gabinecie, gdzie jakby dostawałem takie wskazówki, co powinienem z tym pacjentem robić, jakie techniki, w jakich miejscach, rozpiskę. Więc można powiedzieć, że nie byłem tutaj rzucony na głęboką wodę i to trwało przez może rok, ale ja się dosyć szybko zacząłem z tego schematu wyłamywać, bo już się... Ja co prawda jakby wiedziałem, że powinienem robić te rzeczy, ale nie do końca je robiłem, bo też miałem już jakieś tam swoje inne pomysły, gdzieś tam po drodze robiłem jakieś inne szkolenia. Czasami lepsze, czasami gorsze. Czasami lepsze, czasami gorsze, nie? No pewnie, gdzieś tam myślę, że chyba też coś może o tym powiemy. No ale gdzieś tam miałem taki trochę ułatwiony ten start. Ten pas startowy był troszkę dłuższy.
Ja tak sobie myślę, że w sumie to nie wiem, czy znaczy teraz już jakby słowo żałuj może jest złe, bo jakby nie ma co zrobić, tak bym z tym nic nie zrobił specjalnie już, bo jakby minęło już trochę lat. Natomiast wydaje mi się, że trochę szkoda na przykład, że nie miałem osoby takiego nauczyciela, mentora. Oczywiście miałem mentorów, jakby wykładowców, plus instruktorów szkolnych, które uczestniczyłem, od których czerpam bardzo dużo i do tej pory są takie osoby, od których dużo czerpię. Natomiast jakby nie ma takiej osoby, która ci, wiesz, jakby trochę za rękę prowadzi i mówi, dobra, słuchaj, tu jest taki temat, że będziemy robić na przykład to, no nie? Że to jest trochę tak jak, trochę teraz pracuję sobie z Natalią, nie? Pracujemy sobie razem i ja tam robię różne rzeczy i mówię, dobra, wiem co, jakby temat jest taki, że my zrobiliśmy sobie dzisiaj jedną rzecz, spotkamy się za miesiąc z kolejną rzeczą, ale pomiędzy spotka się pan z Natalią i Natalia postara się pracować sobie z tym i z tym, żebyśmy mieli fajny efekt, żeby tam przygotowała to, co będziemy robić za miesiąc. Mhm. I to wszystkim pasuje, jakby jej też pasuje, mi pasuje, wszystkim pasuje, pacjentom też jakby to pasuje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może tak powiedzmy, jest. Że tak. Mamy, że tak jest. I to wygląda jakby, wydaje mi się, że to jest fajne na początku, wiesz o co chodzi, że jakby masz takie wskazówki, na które być może ciężko by ci było zawsze wpaść, nie? I no, trochę ci nawet, nie wiem, czy ci zazdroszczę, czy nie, ale myślę, że to jest dobre, no nie? Jakby na początek drogi, że ktoś taki się trafił. No tak, znaczy to druga sytuacja też jest taka, że jakby wymusza na tobie od razu trochę większą kreatywność, trochę większe jakby skupienie na tym, co robisz. To też może pójść w różne strony, nie? Mhm. Bo też tak myślę, że to jednak wymaga trochę jakby takiej refleksji. Gdzieś tam taki start w pracy. Tak. I... Bo jeśli, no też, no jakby nie oszukujmy się, jest dużo takich osób. Ja nawet nie mówię tylko o fizjoterapii, tylko no po prostu tak, ja, jako ludzie, tacy jesteśmy. Jeśli możemy pójść do jakiejś pracy i ktoś nam powie, słuchaj, mordo, masz ty młotek, gwoździe i wbijaj, nie? I ktoś może sobie przez 30 lat nie zadać pytania w ogóle, po co to robi. Mhm. I wtedy może dostać instruktaż i siema, a może być ktoś, kto pomyśli, ej, a po co ja to robię? Może dałoby się to zrobić lepiej, nie? A ten młotek po drugiej stronie to ma takie miejsce ciekawe, do czego to służy. Więc może jeśli się nie ma tego pasa startowego, to oczywiście wiadomo, to niektóre rzeczy się gdzieś tam traci, ale z drugiej strony jest taka większa presja, którą też można pewnie w jakiś sposób wykorzystać. Tak, to wiesz co, ta presja jest fajnie, bo ona jest rzeczywiście taka, powiedzmy, że motywacyjna i to jest, wiesz co, myślę, że dobre dla osób, które myślą w kategoriach, że jakby wiedzą, że prędzej czy później wylądują na swoim. Ja jeśli chodzi o gabinet, to zakładam taką, znaczy za bardzo nie widziałem innej możliwości, bo się nasłuchałem, że w szpitalach jest niefajnie i tak dalej, jak to wygląda, więc wiedziałem, że prędzej czy później wyląduję prawdopodobnie w gabinecie swoim albo w innym, gdzie będę miał sporo do powiedzenia i będę jakby praktykował taką terapię, jaką bym chciał. No i wiesz o co chodzi, że nikt mi za bardzo nie będzie narzucał z jakiegoś modelu postępowania. Ale wiesz, są osoby, które na przykład od razu wiedzą, że one nie będą chciały mieć swojego i na przykład będą chciały pracować w jakimś zespole interdyscyplinarnym na przykład. Że jednak ktoś cię jakoś nakierowuje, że gdzieś tam kogoś na co będą miały, no to dla nich teoretycznie to jest tak, że one czasami nie są jakby takie skłonne do takich, wiesz, przemyśleń, rozkmin i że to ich jakby motywuje, tych może demotywować, że one są same i tak dalej, no nie? To jest też fajne pod tym kątem, ja się cieszę. Oczywiście wiadomo, że w różnych momentach w swoim życiu błądziłem, jeśli chodzi o szkolenia. Natomiast plus był taki, że bardzo szybko weryfikuje życie, co idzie ci dobrze, co idzie ci kiepsko, no nie? Którzy pacjenci ci idą, a którzy ci nie idą. Dlaczego ci nie idą? I wtedy jakby też dobierasz, powiedzmy, jakieś metody pracy albo ewentualnie jakieś luki gdzieś tam znajdujesz, które wypadałoby jakoś poprawić. I dobierasz szkolenia, które gdzieś tam tą lukę załatają, no nie? I to jest tak, że w miarę szybko stajesz się dość kompletnym terapeutą, że jesteś w stanie poradzić sobie z dość dużą grupą pacjentów, no nie? Tak to wygląda. Dobra, żeby wam troszeczkę przybliżyć temat, to może warto byłoby jakby nakreślić, bo to, co nas wspólnego z Maćkiem mamy, to pierwsze to, że w sumie zaczynaliśmy od różnych form masażu, tak? I to było ciekawe, bo my się zajmowaliśmy też masażem nie zawsze pod kątem profilaktycznym, ale często też pod kątem terapeutycznym. I nas to dziwi na przykład, że ta diagnostyka, która była kiedyś, ona była bardzo uboga, no nie, że wiesz, jakby mnie na przykład ktoś kiedyś zapytał, nie wiem, lat temu 10, czy tam 11, skąd pacjenci mają ból odcinka lędźwiowego? Prosta sprawa. Easy job, no nie, jakby... No co, ma dyskopatię. Ma dyskopatię. Albo rwę.
Tak, że po prostu winny wszystkiemu z tyłu pleców, prostownik i tak dalej. I z nim coś trzeba robić, no nie? Tak. Nie wiem, rozciągać go, rozmasowywać go, poprawiać mu krwienie, trakcję, potem jeszcze przy jakieś kursy, trakcję, ewentualnie robić mobilizację, szukać, gdzie ewentualnie tego ruchu jest najmniej i sobie to aktywować po kolei jakoś tam ruchami. Potem wprowadzić, wiesz, prosty trening, stabilizacja, gdzieś tam, wiesz, core i tak dalej. Temat był mega prosty, no nie? Jakby nie, ja nie widziałem żadnych problemów, no nie? To jest, ile to jest? No tak. Kwestia, nie wiem. 4 lata. Nie, no jakby chodziło mi kilku spotkań, no, no tak, miesiąc tak. I jakby nie ma lędźwi, którym nie pomożesz, no nie? Ale potem się okazuje, że jakby no życie weryfikowało, że to nie zawsze prostownik. Trakcja czasami nie pomaga. Czasami jest bolesna dla pacjentów, no nie? Czasami okazałoby się, że robisz wszystko zgodnie z przykazaniami, tak, a dokładnie. To nie działa. A to nie działa. I wiesz, jakby widzisz, no nie, że tam lordoza jest pogłębiona, mica w przedopochyleniu, prostownik napięty, dwa wielkie wały lędźwiowe przy skłonie, ale to nijak nie odpuszcza, no nie? No nic się nie dzieje. I wiesz, próbujesz tam, rozmasowujesz tak, inaczej. Tutaj pacjenta prosisz, żeby tam, nie wiem, jakoś edukacja, jak wiesz, w powrocie, miej siedzenia, gdzieś tam konkretna praca, jakieś spacerki, basenik i tak dalej. No i część pacjentów jakoś tam idzie do przodu, a część w ogóle nie idzie, no nie? Wręcz przeciwnie, nawet pogarsza się po twojej pracy. Tak. Były takie sytuacje, miałem, no nie? Taką sytuację. Ona mi tak mega dała do myślenia z panią Bożenką, którą kiedyś... Już nie żyje. Żyje. Na szczęście żyje i ma się całkiem nieźle, ale ma taka znajoma rodziny. I zrobiłem jej właśnie plecki, bo ją strasznie bolały plecki. I zrobiłem jej właśnie, patrzę, prostownik taki mega napięty. No to gdzieś tam jazda z tym prostownikiem, go zrobiłem najlepiej jak potrafiłem, zadowolony z siebie, bo zaraz po masażu pani Bożenka zachwycona. Ale na drugi dzień dzwoni do mnie, mówi: Maciek, ja nie mogę stać w pracy. Czuję, że mam tak luźny ten kręgosłup, muszę się trzymać blatu. A pracuję w sklepie, nie? To jest naprawdę kijowa sprawa. Ja się trochę zląkłem, myślę. No skrzaniłem coś definitywnie i był taki mindfuck, bo to były te początki. Tak myślę, kurna mać, coś było napięte, ja to rozluźniłem, a jest jeszcze gorzej. No. Czyli czemu to może to napięcie było potrzebne. Tak, tak, macie takie refleksje. Wiesz co, mój mózg szybko wypiera rzeczy, które mi się nie udały, no. Więc ja ci dokładnie, ja kojarzę, że takie sytuacje miałam. Pamiętam taką sytuację, że pacjent do pacjenta mówi: dobra, może pan wstawać. A on: nie mogę. Ale kojarzy mi się taka jedna sytuacja, na pewno miałam podobną, nie? Jakby miałam podobną, ale jak wiesz, jakby tutaj chełpię się z sukcesami, a porażki zapominam o nich szybko, dynamicznie. I staram się z nich wyciągać szybko, wiesz, jakby jakby to, co z nich mogę i uczę się, ale nie pamiętam dokładnie szczegółowo, ale pamiętam taką sytuację, bo byliśmy na kursie chyba w Poznaniu albo w jakimś mieście i dzwoni kursantka, no nie? Mój numer miał, nie wiem, czy skąd miałam mój numer, ale po prostu dzwoni, mówi: słuchaj, Patryk, muszę zobaczyć, po prostu jestem obsrana. Jest po prostu katastrofa, no nie? Bo był u mnie pacjent na masaże. Wiesz, ona była wtedy po MTG, ale robiła też takie masaże relaksacyjne, nie? I był u mnie któryś tam raz, 9 czy któryś, to nie był jakiś pakiet już pod koniec tego pakietu i mówi, że zawsze czuł się świetnie, coraz lepiej i on takim schematem jedzie, no nie? Przychodzi, wiesz, plecki, karki i tak dalej, godzinka masażu, relaks. Teraz przyszedł, zrobiła to samo i mówi, że maksymalnie się pogorszyło. Koleś w ogóle ledwo doszedł do domu, zadzwonił w ogóle roszczeniami, że jest katastrofa, co ona w ogóle narobiła, no nie? I ona była taka przestraszona i mówię: dobra, słuchaj, no coś się musiało zmienić, no nie? I jakby, i gdzieś tam jeszcze padło w rozmowie, że oni mieli dłuższą przerwę między spotkaniami. I ja pytam się, co to była za dłuższa przerwa, no nie? Bo miał operację na jamę brzuszną. Jakoś, wiesz... Okej. Coś endoskopowo robione tam było, no nie? Nie pamiętam dokładnie, co to było. Coś chyba coś z żołądkiem, ale wiem, że na jamę brzuszną. I nie przychodził. I wiesz, prawdopodobnie było tak, że ten prostownik to był taki mocny kompensator w tym momencie się zrobił, bo wiadomo, operacja, jama brzuszna, odruch ucieczki wyhamowany i tak dalej. Ona to rozluźniła i koleś się rozsypał maksymalnie. I mówię: słuchaj, no rozluźniłaś to, będzie mu tam 2-3 dni gorzej, powiedz, że no... No zdarzyło się tak, no nie, tam, nie wiem, pozorne pogorszenie zdrowia,
kit, który wchodzi zawsze dobrze. Tak, proszę pić dużo wody i zadzwonić do mnie za trzy miesiące. Jeżeli macie taki temat pozorne pogorszenie zdrowia, nie powinno tak być specjalnie, to oznacza, że prawdopodobnie trochę przesadziliśmy. Ja robię to czasami świadomie. Jak przykład wiem, że czasami pacjent przebodźcowuje w imię dobra, no nie? I mówi w końcu jakby 24 godziny, nawet 2 dni to tam nic specjalnego to bym nie robił. Jak się będzie pani czuła tak gorzej, trochę panią tam potrzęsie w domu. Mm. My dzisiaj naprawdę zrobiliśmy dużo i może nawet za dużo, ale po prostu z racji tego, że mamy ograniczone możliwości czasowe, pani tam z daleka dojeżdża i tak dalej. To sami się zdarza, ale my wiemy, że to wtedy albo zrobiliśmy za intensywnie, albo robiliśmy za długo, albo zrobiliśmy coś źle. Co o tobie nie mówić, no nie? No tak. Tak jak masz, wiesz, trening taki na siłowni, że przez 3 dni nie może się ruszać, to ktoś ci... To coś poszło nie tak. Ktoś dobro ci zło objętość treningową, no nie? No jakby... To samo. Kwestia adaptacji. Dokładnie, jest to samo. Tutaj to jest mylne, jest to, że pacjent jakby leży sobie, no nie? I nam się wydaje, że on nic nie robi, no nie? Bo leży, a no wiadomo, jego układ nerwowy tak te informacje zbiera. Więc my robiliśmy sobie te masaże i od tego jakby zaczęliśmy naszą pracę. To, co mi się na przykład nie podobało, to ja miałem pewne takie refleksje. Słuchaj, że jeśli chodzi o ten masaż, to czy przyszedł pacjent, wiesz, na początku samym, no nie? To był taki basic, wiesz, boli go lędźwia, czy ma lumbago, czyli dalej boli go lędźwia, czy ma rwę kulszową, czy ma rwę udową często, to ta praca pod kątem manualnego podejścia do masażu takiego klasycznego, bo tym zaczynaliśmy, ona jest praktycznie taka sama. I ja tak potem mówię, kurde, oni mają trochę inne objawy. Oni mają trochę inne problemy. A ja za bardzo nie wiem, jak to, wiesz, jakby inaczej robić, no nie? No i jednych poprawiało się, drugich się nie poprawiało. W ogóle sukces, który się poprawiało. Więc to jest jakby... Tak. Dalej nie wiem, jak to sprawdzenie było możliwe. A jeszcze możemy gdzieś tam pod koniec będziemy mówili o fizjologii. Tak, więc pewnie zahaczymy sobie o to. Coś takiego zachęcającego podrzucę. Ale później na przykład oczywiście, wiesz, takim dla nas oczywiście game changerem początkowo był oczywiście kurs w ogóle zainteresowania się masażem tkanek mokich, bo na przykład mi to dało bardzo, bardzo dużo, bo się okazało, że to trochę skomplikowało sprawę myślenia, no nie? Bo się okazało, że jak tego pacjenta bolą plecy, to ten problem może być nie tylko w plecach. Bo tam w ogóle, wiesz, pierwsze zewki tensygracją, że to w ogóle inne części ciała, że są te taśmy, że w ogóle ten problem może wynikać z jakichś przeciążenia w innym obszarze, że już jakiś temat urazów, ale tak jeszcze niespecjalnie intensywnie, coś tam było poruszane, że jak plecy, to wiesz, może problem jest od przodu, bo to tam przecież przepona, na masażu klasycznym nie ma w ogóle tego, no nie? Przepona, lędźwiowy, są trochę powłoki brzuszne, ale tak wiesz, mięzięte, biodrowy. Ja miałem jakieś w ogóle godzinę zajęć. Tak, było trochę za mało, więc to już skomplikowało sprawę, bo już takie 3D się trochę myślenie zrobiło po tym masażonym boki, więc ja dalej uważam, że to jest jakby, jeśli chodzi o pracę manualną, jedno z lepszych podejść na początek drogi terapeutycznej, co też u nas jakby w firmie szkoleniowej widać, bo często o tym mówimy, więc to trochę skomplikowało sprawę i te efekty, wiesz, mimo że dalej specjalnie dużo jeszcze nie wiesz, to już... No jakby rozszerza ci to spojrzenie, no, nie? No, i w ogóle diametralnie, spektrum, no nie? I myślenia, i działania też. Tak, więc tej frustracji było ciut mniej, bo się okazało, że masz tych narzędzi więcej i te efekty pojawiały się trochę szybciej. No nie, bo jak robisz klasykiem, tam wiesz, jedno spotkanie, trochę do przodu, drugie, trochę tam wiesz, mija tam trzecie, czwarte, piąte i się okazuje, że coś tam zaczyna się pojawiać, a w takiej formie pracy, tylko wiesz, ten masaż, ten buchy, który na przykład ja na początku robiłem, to one były też takie, powiedzmy, wydaje mi się raczkujące, nawet w tych firmach szkoleniowych, które teraz to robią, że teraz podejrzewam, że wygląda to dużo lepiej, bo tam też ta diagnostyka była taka biedna, początkowo, no nie? Pewnie teraz wygląda to lepiej, u nas też oczywiście to wygląda lepiej. Początkowo nasze kursy też wyglądały biedniej, no nie? Pod kątem diagnostyki szczególnie. Bo umiejętności pracy dalej wyglądają podobnie, dalej pracujemy z tymi samymi obszarami, trochę wprowadzamy innych technik czasami, ale diagnostyka była taka, wiesz, dalej średnia, bo się opierała głównie, tak, głównie na palpacji, trochę obserwacji, bo to jest głównie analiza posturalna w tym. Zmaszczone boki, jakiś ubogi protokół palpacyjny, teraz to się oczywiście mocno rozszerzyło, ale to już dawało fajne efekty terapeutyczne. I ja tak się zastanawiam, że wiesz, jakby później było tak, że ta sytuacja nawet z tymi bólami kręgosłupa lędźwiowego, ona się cały czas komplikowała mocno. Wiesz, na przykład później po MTG na przykład mi doszła gdzieś tam visceralna terapia.
Nie? Potem na przykład w moim przypadku, teraz byś mógł powiedzieć swój przypadek. Potem doszło mi na przykład takie bardziej myślenie manualne. Stricte, wiesz, stawy, ślizg, tutaj, trakcje, kompresje, praca z krążkiem zegarowym i tak dalej. To też się okazuje to, co dzisiaj mówiłeś. Bardzo fajna metaanaliza, którą możesz teraz powiedzieć, bo to jest idealne w momencie jakby mówienie o trapie manualnej, że to mi jakoś tam rozszerzyło bardziej te podejście terapeutyczne. Tak, tak, tak. Ale? Okej. No właśnie, bo to się pojawiło to badanie w tym roku. Nie pamiętam, chyba jeszcze nawet w tym miesiącu. Duża metaanaliza dotycząca w ogóle terapii manualnej w przypadku bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa, gdzie ta terapia manualna była porównywana do terapii placebo. Czyli terapia placebo to jest taka terapia, która w ogóle... Ktoś udaje, że robi terapię manualną, ale w ogóle tak naprawdę nie ma to sensu żadnego, nie? Znaczy dla osoby, która... dla osoby, która leży. Aha, znaczy... nie wie o co chodzi. Ale terapeuta wykonuje to źle. Terapeuta, wiesz co, akurat nie doczytałem tego jeszcze w kryteriach metaanalizy, które dokładnie były brane pod uwagę, nie? Mm-hmm. Bo może być tak, że jeśli próba jest podwójnie zaślepiona, to terapeuta w sumie też nie do końca wie, co robi. Okay. No na tym to ale polega. Ale jest terapeuta manualny, no, czy raczej, fizjoterapeutą? Raczej tak, no to okay. Wiadomo, że nie można wziąć, nie wiem, pani Bożenki. Znaczy, wiesz, bo, no dobra, żeby ona robiła, więc po prostu może to polega na tym, że ma robić jakąś terapię manualną, niekoniecznie wiedząc, co tak naprawdę jest pacjentowi, wielko, że nie ma przeciwwskazań. Nie? Zgodnie z jakimś protokołem postępowania oczywiście, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o terapii manualnej na świecie, to zazwyczaj jest to zgodne z jakimś tam protokołem. Większość tych badań robi się w Stanach i oni zazwyczaj przestrzegają pewnego rodzaju protokołów, których u nas, hura, nie przestrzega się w ogóle. Dzięki temu zazwyczaj ona może być... Dzięki temu ona działa. Więc to jest fajne. Tak, ale jakby wracając do tej metaanalizy, no okazuje się, że terapia manualna wcale nie jest skuteczniejsza niż terapia placebo, bądź nie podjęcie żadnej terapii. To jest najgorsze w tym wszystkim, no jakby nie podjęcie żadnej terapii. Tak, więc mi ona rozszerzyła trochę, jak już jesteśmy w tym temacie, ale może dlatego, że u nas protokołów się nie robi, jednocześnie te protokoły się szyje na miarę każdego pacjenta, można powiedzieć, no nie? Tak, dlatego, że ta terapia manualna chyba, w którą my poszliśmy, nie do końca była taką terapią miejscową. No bo znowu, jeśli będziemy wracali do tego, że kogoś bolą plecki, więc rypnijmy mu z L5S1, no i wow, będzie lepiej. Tak, wiesz no co, jest u mnie... szansa, że ten efekt placebo faktycznie gdzieś tam będzie jakiś występował. No jest też jakaś tam szansa, że tam ten problem faktycznie jest w tym miejscu, że zmiana jest długotrwała, ale no nie powiedziałbym, żeby to było samo sobie powiedzmy skuteczne, żeby ta jedna forma interwencji była wszystkim, a dwa, żeby to miejsce raczej nie było gdzieś tam wierzchołkiem góry lodowej. Wiesz, w moim przypadku, jeśli chodzi o jakieś zainteresowanie się terapią manualną, to było o tyle dobre, że ja się nią zainteresowałem później, jak już powiedzmy jako tak ogarniałem pracę z tkankami miękkimi. Więc znałeś te zależności powiązań, tensegracji, gdzieś tam taśm, różnych zależności, więc wiedziałeś, że jak sobie popracujesz z, nie wiem, jakimś zaburzeniem w obszarze odcinka szyjnego, to się kurna przełoży na cały kręgosłup często, no nie? No tak, więc zamiast manipulować lędźwiowy, to trzeba było i lędźwiowy, i szyjny. Tak, ale na przykład tylko szyjny, no nie? To się okazało, że tylko szyjny. Więc już tam też wiedziałeś po jakby takich prostych założeniach tensegracyjnych, że nie zawsze warto pracować z miejscem bólu. Tak. Potem się okazuje, że prawie nigdy nie warto, no nie? Ale to już jakby później się do tego dochodzi. Natomiast to było rozszerzenie, bo jakbym na przykład rzeczywiście robił to, jak to było uczone na kursie, to tam jakby ja jak patrzyłem na te osoby i one już nie widziały w tym socjalnym sensu. A później jak przychodzi do gabinetu, no to jakby... Bida z nędzą, no. Kiepska sprawa. No więc to już znowu ci rozszerza, bo się okazuje, o ten kręgosłup to już troszeczkę na przykład to komplikuje sprawę. Później oczywiście wiesz, jak wchodzą takie tematy związane z już... No nie, nawet somatyzacja emocjonalna, to już w ogóle mega komplikuje sprawy tych lędźwi biednych, no nie? Tak. U mnie też na przykład dosyć dużo zmieniła sama terapia czaszkowo-krzyżowa, ale też w ogóle też pierwsze moduły, które w ogóle no nijak nie były powiązane z emocjami. Nic się nie mówiło o emocjach, protokół pracy, taki się nazywał protokół 10 kroków, gdzie robisz sobie po prostu 10 różnych miejsc.
Randomowych, nie, żartuję. Randomowych. Wybierasz ten. Masz łącznie 10, ale czas masz tylko na 3, więc losujesz z worka. Tak, jak było ostatnio w podcaście naszym, że tak koło losujące, co dzisiaj zrobię? Dzisiaj będę pracował z przeponą w namiennicy. To nie mówi głowa. To jest nieważne, bo wypada przepona w namiennicy. A nóż widelec, może tam nie ma problem. Też kobiet ma, więc tak, więc tam się na wszelki wypadek robiło 10 różnych kroków i wtedy jest duża szansa, że po prostu ci się uda na coś trafić. Ale co było tam game changerem? Po prostu wow, w końcu dotykało się głowy i kości krzyżowej. To co są też ważne nie zawsze miejsca. Występuje w terapii manualnej, więc jak się później się okazało, że nie trzeba robić aż 10 kroków, tylko wybrać te, które są sensowne i zrobić akurat te. I że warto dotykać głowy. Bardzo dotykanie głowy też u mnie było ważne. Kilka takich miejsc pojawiło się, gdzie była ta głowa, bo to na MTG coś nam było z głowy. No tak. W ogóle taki masaż klasyczny i później na przykład takie, nazwijmy to, w klasycznym wydaniu MTG. I w ogóle jakby taka terapia manualna, taka powiedzmy tych klasycznych szkół, to ona się jakby tak kończy na C1, nie? Tak. Wiesz co, teraz ona jest, bo tak, zrobiły się popularne stawy strażnikowe. Bo się okazuje, że z nich może wynikać sporo rzeczy. Tak, ale to już jest taki, wiesz... To już jakieś moduły dodatkowe zaawansowane. Powiew świeżości, niemalże. Tak, powiedzmy w stosunku do tego, co było przez dziesiątki lat. Bo ja tak, ja robiłem kiedyś, lat. To nie specjalnie tajemnica, bo ja robiłem Kaltenborna kiedyś, ale zrobiłem z różnych powodów tylko połowę. Doszedłem jakby do czwóreczki, to jest podstawa. I ja wiem, że tam były stawy skrożuchowe, ale one były w tych, co ja nie robiłem. A to było lat temu, no nie wiem, robiłem to będąc na magisterce, więc jakieś pewnie 7, 8, no 8 tak, lat tak, temu, tak. No nie? No ale czyli... powiedzmy tam do ostatnie 10 lat to się w ogóle dosyć dużo zmieniło w terapii manualnej. Tak, 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 tam wiesz, teraz jest jakby temat, wiesz, związany, nie wiem, z powięzią choćby, w ogóle się nie mówiło, no nie? Nawet jak ja byłem, to tematyka powinna się nie była poruszana, tylko były, jeśli chodzi, przede wszystkim na tych podstawach, no nie? Tam były takie tematy, głównie masaż przyczyn funkcyjny. To był taki, jeśli chodzi o tanki miękkie, tyle, wyczerpanie tematu, nie było innych za bardzo rzeczy. No kość krzyżowa to były stawy krzyżowo-krzyżowe, ale to nie było, nijak się nie miało do pracy, wiesz, takiej ala krzyżowo-krzyżowej, że tam bierzesz kompresja, szukasz sobie luzów, kość krzyżowa, kość guziczna, niespecjalnie. Kość guziczna to było tak, że raczej perektum jak coś, tego z oczywistych względów nie było, no nie? No, więc tak to wyglądało. I się okazuje, że zobacz, jakby... komplikuje sobie tę sprawę. Co jest na przykład ciekawe, bo ja na przykład tak sobie myśląc kiedyś, to tak jak sobie zawsze tak szacowałem mniej więcej, czasami zrobiłem takie podsumowanie, nie wiem, tam tygodnia, miesiąca i tak dalej, to mi wychodziło, że takie 70% efektów. Że tak, jestem w stanie pomóc tych osób, co do mnie przychodzi, 70% jest zadowolonych. Idziemy do przodu, jest fajno, nie? Myślę, że teraz wygląda tak samo. No właśnie, trzeba się zastanowić dlaczego. Teraz ja tak samo, mimo czyli tego, wszystko, że... To, całe to doświadczenie i te kolejne kursy i ta nauka, to wszystko krew w piach. Znaczy ogólnie jestem zadowolony z tego, co to jest. Natomiast dalej oczywiście jest część ludzi, którym po prostu... może tak. Może wiesz, jakby moja pomoc się trochę, jakby moje postrzeganie tego, jakim mogę pomóc się zmieniło, nie? Bo kiedyś... I się też zastanawiam na przykład, czy jest tak, że ja mam coraz trudniejszych pacjentów, przykładowo, no nie? I przez to dalej ten procent, ilość procentowo się za bardzo nie zmieniła. Dalej 70% jest jakby zadowolonych, a 30% tak za bardzo nie wie, co ze mną zrobić. Czy rzeczywiście jakby skomplikowanie tych pacjentów zmieniło się? I tak, z jednej strony pewnie trochę tak, bo się naglądali jakieś YouTube'owych materiałów. Czy oczekiwania wzrosły? Druga rzecz, oczekiwania pewnie wzrosły. Z racji tego, że tak by, powiedzmy, terminy są ciut dłuższe, to nie ma tych pacjentów takich, wiesz, takich prostych, łatwych naprawy, wiesz o co chodzi. No. Skręcimy stawskowo i mnie boli. Wiesz, no jakby tak. Oni tak będą zadowoleni, bo jakby sam czas załatwi robotę, więc będą zadowoleni prawdopodobnie. A no dwa, to są proste tematy, bo tam masz algorytm postępowania, robisz i jest, idzie do przodu, to nie? Więc takich pacjentów nie ma, więc odchodzi mi po prostu taki, wiesz... Easy job. Ja, słuchaj, zdałem sobie sprawę, to było ostatnio takie dla mnie zaskakujące bardzo, bo prowadzę sobie pacjentkę, no nie? Która przychodzi z tematami, powiedziałbym, trudnymi, no nie? Takimi zachodzącymi trochę o...
No, bo trudnymi. Ja bym nie chciał wiedzieć, jakby. No i tak będzie wiedziała, jak to było, i tak będzie wiedziała, o co chodzi, ale z trudnymi tematami. A gdzieś tam miałam różne emocje, różne rzeczy. I ona pomiędzy jedną a drugą wizytą przyszła i skręciła zestaw skokowy. Mhm. No nie? I tak sobie trochę tam kuśtykała. I ja wiedziałam, co dzisiaj mieliśmy na tej wizycie robić. I tam patrzę na ten skokowy. Zobaczymy sobie, czy on mi wpływa na ciało jakoś bardzo mocno go zaburza. Trochę tak, więc troszeczkę go tam, wiesz, trochę go tak zrobiłem, żeby nie przeszkadzał i go zostawiłem w spokoju. No. Mówię, to jest light. Jakby to i się, wiesz, naprawi się samo, no nie? Tu mamy trudne tematy i mówię, co się w ogóle zmieniło, no nie? W sensie jakby wcześniej to był właśnie mój pacjent, że on przyszedł dopiero jak stanie stawskowy, a teraz w ogóle stawskowy sobie olaliśmy go kompletnie. Zrobiliśmy go trochę lepiej na trzeciej wizycie. Trochę lepiej, bo się okazało, że nie idzie tak fajnie, jakbym mógł iść, no nie? Czyli coś jak blokuje tą regenerację tutaj i ta kostka, i ona jeszcze nam kulała sobie, więc robimy trochę więcej pracy, wysyłamy do Artura, żeby pokazać ćwiczenia, jakie ona może sobie samodzielnie, wiesz, w domu robić, żeby to poszło do przodu, ale jakby zmiana postrzegania jakby i tematu, już mi chodzi pacjent. Czyli tak. Kiedyś to był ten stosunkowy, a teraz to tam, a tam. Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mamy ważniejsze tematy do zrobienia, no nie? Więc to było takie zaskakujące dla mnie. I oczywiście pani mega spoko, no nie? Jakby stosunkowy luz. On się czyli, zrobi. Czyli jednak oczekiwania rosną. Oczekiwania rosną. Właśnie, to mi teraz... Teraz tylko ksywka Patryk z Nazaretu. Nie, w ogóle, wiesz co, i dzisiaj miałem taki dzień... Do przodu. Dzisiaj miałem taki dzień w gabinecie, że skończyliśmy sobie i z Natalią mówię, no, czyli dalej jestem śmiertelnikiem. Nic się zmieniło, takie, wiesz, po prostu jak często takie dni, że wiesz... No. Tak, plaska w twarz, hej, 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 nie ma no takiego rumakowania, czas tutaj, nic nie przyspieszysz specjalnie, niektórzy pacjenci będą szli ci rewelacyjnie, a niektórzy dość kiepsko i po prostu... No, normalka, po prostu do tego trzeba, tak. trzeba się przyzwyczajać, że... No. Nie, także niestety... Jak ktoś myśli, że ma 100% skuteczności, to znaczy, że to już wymaga po prostu przemyślenia. Tak, to dalej niestety to nie jest uzdrawianie, tak. Choćbym chciał. To raz, to dalej to nie jest tak. Możliwe i to nawet chyba jest jakieś zaburzenie już. No, więc tutaj dzisiejszy dzień mnie tak ściągnął na ziemię, bo na przykład wczorajszy mnie trochę oderwał. Wczoraj mnie trochę oderwał, wow, co to się dzieje po prostu. I dlatego później jest potrzebny taki dzień. No i tak, fajnie. I ja teraz dzień jest weekend, zejście. Ja paski wrócę normalnym człowiekiem w weekend, jakby wiesz, no spoko. Dobra, więc fajnie, że o tych oczekiwaniach tutaj trochę powiedziałeś, bo pewnie tak jest, no nie, że pacjenci, wiesz, kiedyś nawet... Nie wiem, może zmieniło się prowadzenie wywiadu przeze mnie. Że wiesz, wyciągnę, po prostu wyciskam jak cytrynę teraz, no nie? Te informacje to po prostu wszystkie. Tak. Jak oni powiedzą, że już, to ja mówię, na pewno, a może to jeszcze. A no tak. No. A tutaj jest w porządku? A niekoniecznie. A jak tam sen i tak dalej? Te pytania się jakby skomplikowały, więc na pewno tych rzeczy jest więcej, ale kiedyś to był, wiesz, tak by też prosty temat. Przychodził pacjent, bolą mi plecy. Spoko. Tak, więc prawdopodobnie tych różnych problemów też miał bardzo długą listę, no. Tylko że o nie, nie pytaliśmy. Tak. No i w związku z tym cel był jasny. Pacjent mówi, bolą mnie plecy, więc my rozwiązujemy problem z pleckami. Bolą? Nie bolą. Spoko. Tak. Dziękuję, dobranoc. Pacjent jest zadowolony. A w tym momencie jest tak, że się nagle okazuje, że ta lista rzeczy to jest na przykład 30 punktów. No i wypadałoby tak zrobić, żeby tą listę uszczuplić od trochę więcej, żeby tam nie zostało 29. Tak, no. Nie? Więc stąd już te oczekiwania mogą rosnąć. I pytanie takie, czy my dobrze robimy? Mówię, no jakby... właśnie, tak. No, miałem też kilka takich sytuacji, gdzie tam powiedzmy głównym problemem pacjenta, jednej pacjentki na przykład, tak pamiętam, że ją strasznie bolało biodro, ale jednocześnie miała dużo innych różnych rzeczy. Dosyć duże problemy wisceralne i jednocześnie kilka takich metabolicznych gdzieś tam problemów, problemy ze spaniem, bardzo źle się czuła po niektórych rzeczach, które jadła. No i w ogóle mówi, że tak brak energii, totalne zmęczenie. No i zrobiliśmy sobie gdzieś tam kilka spotkań, no i za którymś razem ona już przychodzi taka, no widać, że taka zadowolona, energetyczna. Tak już czuć od niej tak, że jest spoko, nie? I pytam, jak tam się pani czuje? W ogóle kapitalnie, super, rewelacja. Mhm. Mówi, jak tam z brzuchem? Super, z brzuchem super, po prostu kibelek regularnie, wzdęć nie ma, jem lepiej, no w ogóle super. A jak biodro? Nie, napieprzam je tak samo. Cały czas tak samo, mówię, czyli od pierwszej terapii się nic. Nie, nic. Nie? No. To też było takie,
What? Tak, ale brzmi trochę jakby problem wtórny, no nie? Z tego, co tak by mówiłeś, tak. Z tych innych rzeczy, więc pewnie, czy później ono gdzieś tam pójdzie bardziej bądź mniej. Znaczy później poszło. Później poszło, no. Tak, ale to też jest jakby, bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, po co sobie komplikujecie sprawę, no nie? Jakby ten temat jest prosty, pamiętam, że chodzi, mówi, bolą go lędźwie, zróbcie lędźwie, hej nara, no nie? Mhm. A przykład ja teraz czuję taką misję trochę, że jakbym chciał ich edukować, żyło, no nie? Nie? Dokładnie, bo tam jakby te plecy to jest, ja niektórym pacjentom mówię jasno, nie? Że oni przychodzą z bólem takim i tak badamy sobie wyprzypanią. Jakby z tym barkiem to na razie nie, to w ogóle jest jakby nie tędy droga, no nie jakby. Mhm. Znaczy u mnie, o plus jest taki, to mi się podoba, że oni na przykład już wiedzą, że z tym barkiem nie, bo już byli, no nie, i jakby robili z barkiem różne rzeczy i się okazało, że nie szło to, nie? Działało, więc jak teraz po prostu... Koleś powie, że bark nie, jednocześnie powie, że na początku robimy to, a później zobaczymy bark, a może jak będziemy mieli farta, to coś z tego, co robimy, to też wpłynie na bark. Nie wiemy tego czasami. I to jest nawet bardzo sensowne wtedy. Tak, nie? No. Tak, i taki, ja teraz na przykład jaram się na maksa jakby aktualnie jakby rzeczami, które sobie robię, bo wyciągamy sobie z ciała jasne tematy, które mamy teraz zrobić, no nie? Że teraz robimy sobie tak, jamy brzuszno, bo była ta operacja i to jest u pani priorytet ewidentnie, tam wszystko wskazuje na to, że jest priorytet. Pani ciało mówi, że ja mam brzuszno i hello, koniec. Mhm. Ciało jest ważniejsze niż to, co pani teraz myśli. W ogóle to jest nieważne teraz w tym momencie. I mówimy jasno, i pacjenci kiwają. Znaczy są grzeczni, nie wiem, jak w gabinecie mówią, co za typ, no nie? Co za jeło? Co za dzban. Co za dzban, no nie? Ja myślę, że właśnie, że kiedyś byłem dzbanem, teraz za bardzo nie jestem, więc nie zgadzałbym się z nimi za bardzo. Ale powiedzmy, że szanują to i powiedzmy ufają mi, jakby idziemy za ciosem i najczęściej jest tak, że te efekty jakoś tam w mniejszym bądź większym stopniu mnie bronią, więc jest fajnie. Natomiast widzimy jakby jasne kroki postępowania. Musimy zrobić to, później to. To się pewnie na bardzo, bardzo nie przyłoży. To już jest większe, że się przyłoży i tak dalej, bo tutaj mięśnie są powiązane z tym narządem i tak dalej. A później, jak już zrobimy sobie te dwa... O, ja zawsze mówię, jak zrobimy sobie to i to i nam się efekt utrzyma, to na trzecim wizycie będzie mogła z pani sobie wybrać. Co my możemy zrobić, no nie? I wtedy jak ten bark będzie, to my sobie zrobimy bark. Mhm. On mówi, spoko, no nie? Jakby okej. Okay. I czasami jest tak, że wie, zrobimy sobie pierwsze panią i przychodzi pacjentka i mówi, że z barkiem slepie, no nie? W ogóle nie to mi barku, ale on się po prostu czuje lepiej, że on się tam zaczął w ogóle jakoś funkcjonować, czuje, że się goi, no nie? Więc fajnie, czasami jest tak, że robimy pierwszą, bark nic, ale ogólnie widać, że trochę więcej energii życiowej, no drugiej, znowu do przodu, bark nic, no nie? I przychodzę i mówię, tam już jest wszystko w porządku, nie jest pani narodziona na bodźce? Co dzisiaj robimy? Może w końcu bark? Idealnie, no nie? Robimy bark i on nam gdzieś tam do przodu nam idzie, aczkolwiek bark jest moim dalej, mimo tego, że mieliśmy dobre szkolenie, neurobark i rzeczywiste barki są ok, to ja najmniej lubię obszar kompleksu barkowego. No jest skomplikowane dosyć. Jest tak dużo zależności po prostu, a zamrożony bark to jest po prostu, ja wiem teraz, że jak zamrożony bark, to w ogóle zostawmy ten bark w spokoju. To jest jakby, nie jest temat i tam jest na pewno jama brzuszna i tam jest na pewno stresu cała masa. I tam jest po prostu... Czasami są takie po prostu dziwne sytuacje trochę z tym barkiem. To jest po prostu, ja wiem, że można z tym barkiem trochę porobić. I czasami wiesz, jakby zrobimy sobie nożecz, ten bark trochę podubierz i wiesz, on ten coś puścił, ten ruch jest fajniejszy. Więc na przykład ktoś ma taką sytuację, że ma pacjenta z zamrożonym barkiem i on mówi, wiesz, po drugiej wizycie poszedł albo po pierwszej, to ja wiem, że nie był zamrożony bark. Bo ja wiem, jak to wygląda, no nie? Mhm. Nie może kogoś się trafia aż tak diametralnie różnie, że zrobił raz coś, co na przykład teoretycznie idzie razy kilka albo nawet naście, no nie? Na szczęście pacjent z zamrożonym barkiem już dawno nie miałem. Cieszę się bardzo. No tak, ja też już dłuższy czas nie. I faktycznie to zawsze idzie A ty wolno. Możesz mieć, bo to twoje tutaj zainteresowanie wizytarnymi problemami przyciąga takich pacjentów z zamrożonymi barkami, no nie? Ale zawsze mam też jakieś takie mieszane odczucia co do tych zamrożonych barków. Bo tam faktycznie ta psychosomatyka gra dużą rolę. Ale też mówię, to mi się kojarzy z samymi takimi dziwnymi przypadkami, typu jakiś wypadek samochodowy, że po nim się zaczyna. U jednej. W ogóle jedną miałem taką pacjentkę, co do dzisiaj wydaje mi się to trochę zabawne i też taka trochę szydera z mojego skillu terapeutycznego. Bo u pacjentki problem z zamrożonym barkiem zaczął się po tym, jak spadła ze schodów. No i gdzieś tam robimy sobie terapię, robimy jedną, drugą, trzecią, którąś tam. No i to w ogóle, no szczerze mówiąc, ona tak mówiła, że chciała być miła. Lepiej, nie? Tak widzę, gówno lepiej, no nic nie jest lepiej. Tam, nie? Albo jest lepiej o jeden stopień. No może ma na przykład dzisiaj lepszy dzień, albo po prostu ja lepiej kompensuje wyraźnie. Lepiej kompensuje stół, nie? Dokładnie, nie? Więc tak, wcale nie jest lepiej. I po prostu...
przychodzi na kolejną umówioną wizytę. I ja już tak sobie też, zanim ją zobaczyłem, tak myślę, ale znowu będzie ten... I już tak mi się nie chciało nawet z nią pracować, bo tak myślę, kurde, to w ogóle nie idziemy w dobrą stronę z tym, nie? I ona wchodzi i ja pytam, jak tam? I ona mówi, że strasznie w ogóle spadła teraz ze schodów parę dni temu. I ją po prostu mega biodro boli, patrzę, taki wielki senior, nie? Na biodrze. Udo całe takie potłuczone. Mówię, kurde, no to masakra, to już teraz to musimy się co zająć i barkiem, i biodrem. No, nie, to bark to przeszedł. Spadła ze schodów i bark, pełna ruchomość w każdą stronę. No, drugi raz. Tak, tak. Słuchajcie, no właśnie. Schody zabrały, schody oddały. Tak, słysza, tak powiedziałem. W ogóle są takie techniki nawet. Wiem, że gdzieś tam w różnych nurtach osteopatycznych wykorzystuje się jakby przykładowo pracę w danym obszarze z równie często silnym bodźcem, no nie? W ogóle wypadek samochodowy jest katastrofalną sytuacją, bo nie dość, że masz w ogóle miszmasz pod kątem różnych sił, które oddziały na twoje ciało, no to jeszcze jest komponenta emocjonalna potężna czasami, no nie? Szczególnie jeszcze, jak wiesz, ktoś w tym wypadku został bardzo poszkodowany albo zginął, to już w ogóle brzmi jak bardzo trudny temat do rozwikłania. No, więc to jest taki temat trudny trochę. Natomiast na czym mi skończyliśmy sobie? Skończyliśmy sobie na tym, że trochę śmialiśmy się z różnych naszych tak, terapeutycznych akcji. Jeszcze tutaj dorzucę te komponenty emocjonalne, bo to jest jakby temat jest ciekawy i nie wiem, czy wiesz, ja na przykład zbaczam w tą stronę trochę, czy coś ze mną, wiesz, jakby się zaczęliśmy interesować, to wszędzie to dostrzegasz. To nie jest standardowa sytuacja. No nie? Klasyczny tutaj błąd poznawczy, co miałem, jak się tak fachowo nazywa. Ma to swoją nazwę, wiesz, typu, nie wiem, chciałeś kupić pewnie Jeepa, kupię sobie Jeep ostatnio, więc zakładam, że chcąc kupić Jeepa, widziałeś wszędzie Jeepy w Warszawie. Każdy miał Jeepa. Cały czas, co drugi. Tak, a tych Jeepów nie jest aż tak dużo. Nie. Tak, więc wiesz, może jest tak, że dostrzegasz te problemy, aczkolwiek jakby ja też, nawet jak dostrzegam, to diagnostyka jest kluczowym i jak wychodzi mi, że nawet jakbym chciał czasami, że będziemy robić emocje, a to myślę, że nie będziemy robić emocji, no nie, bo jakby no nie to w ciele wychodzi, więc ona mi trochę hamuje. Natomiast takich pacjentów jest niepokojąco dużo. I pytanie jest takie, czy oni znowu w jakiś dziwny sposób zaczynają powoli lgnąć do mnie, czy ich po prostu jest wszędzie dużo wszędzie? No myślę, że jedno i drugie w sumie. Bo to jest trochę tak, że jeśli też pacjenci po prostu dokładnie wiedzą, czym się zajmujesz i po prostu przychodzą do ciebie z polecenia, no to wiedzą, że pewnie u tych osób, z którymi pracowałeś, to jest duża szansa na to, że pracowaliście akurat z emocjami. No i to później może tak być, że po prostu gdzieś tam przy jakiejś kawce sobie siedzi jakaś ekipa i ktoś mówi, byłem u gościa, który po prostu się okazuje, że bolały mnie plecy, nikt mi nie mógł pomóc, gość mi tam zrzucił ze schodu. Wywróżył mi, że to z przeszłości jakaś sytuacja. Właśnie, to nie jest wróżenie. Wiesz, to bo ale ja wiem, ja celowo nie, tak nie, mówię, nie, bo to niby, że sobie ludzie tak mogą o tym ci, bo ja robię diagnostykę swojej pacjentce, a Jana mówi, panie Patryku, to sam pan jest w ogóle jak wróżka. To sam bym powiedziała wróżka, no nie? Ja mówię, proszę panią, to nie jest wróżenie, bo to jest jakby przeszłość, a wróżki z przyszłości to nie jest żadne wróżenie. W ogóle inna, ale wiem, o co ci chodzi, no? No. Więc tam i wiesz, wyciągnął jakieś fusy z przeszłości i się okazuje, że coś tam nie. I teraz dużo osób sobie tak może pomyśleć, kurna, ja to w sumie też miałem dużo jakichś traumatycznych przeżyć, a też mam jakieś różne problemy, których nikt nie potrafi rozwiązać. No to walę do typa, nie? Więc to już może być to. A druga strona jest taka, że no chyba życie nikogo jakoś specjalnie nie rozpieszcza, więc jakby ktoś nie miał żadnej komponenty emocjonalnej i nie miał w ogóle żadnego problemu, to się trzeba doszukiwać, że chyba z nim jest coś nie w porządku wręcz, nie? A nawet wiesz, ja miałem, jak sobie tak myślę, w moim życiu dobre, no nie? Wiesz, jakby dobre dzieciństwo, końców rodziców, a wcale jakby pod kątem terapii nie było kolorowo. Mi się okazuje, że wiesz, jakby to jest ciekawe, jakby, znaczy jest, i fajnie, znaczy to nie jest fajnie, że takich pacjentów jest dużo. Jakby jest minus taki, że my za bardzo nie wiemy, co z tym zrobić, jak jesteśmy pacjentami, mamy to dużo tematów emocjonalnych, problematycznych, ale też, kurde, wiesz, tak osób, które uwzględniają to w swojej pracy z pacjentami jest ekstremalnie mało, jak na całą ilość wszelakich terapeutów, czy to fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, masażystów, no to niespecjalnie dużo osób się interesuje, no nie? A pacjentów jest? No jest dużo.
Za dużo by nawet powiedziano, tak, nie? Tak, tak, tak. No ja myślę, że no może to wynika trochę i z jakby braku trochę edukacji nas jako fizjoterapeutów, masażystów i powiedzmy innych takich body workerów. Gdzieś tam się czasami ten nurt przewija, ale on raczej nie dotyczy jakby w ogóle medycyny, tylko zazwyczaj jest gdzieś podklejony pod jakiś taki ścisły altmed. Ścisły. Specjalizacja tak. Altmed. Oj, wiesz co, to jest... To wtedy tak. Więc jakby tego nie ma dużo, tego nie ma na uczelni, tego no w sumie nigdzie tego nie ma. A też jak pacjenci trafiają do psychoterapeuty, no to ja też no nie mam pewności, ale mogę sobie to dosyć łatwo tak przerzucić, ekstrapolować. Jeśli my jako fizjoterapeuci, jako znowu jakaś duża społeczność, nie doszukujemy się w tym i w ogóle może nie bierzemy pod uwagę tego, że kogoś rypią plecy w związku z emocjami, mimo tego, że to przecież jest jakby normalnie wiadomo, bo to wynika i z badań, i w książce do diagnostyki generalnie nie, różnicowej nie jest. Nie jest specjalnie, już no nie? No to jest po prostu jakby wiadomo, że tak jest i to nie jest tajemnica, a jakoś się tego nie bierze pod uwagę. No to teraz czy psychoterapeuta bierze pod uwagę, że ktoś, z kim pracuje pod kątem emocji, że go rypią plecy? No też niekoniecznie w drugą stronę to, wiesz, działa, nie? Mhm. Więc możemy tak tego w ogóle nie łączyć, więc tacy pacjenci mogą się bać trochę jakiejś takiej stygmatyzacji, jak trafią do nas, żebyśmy my sobie o nich czegoś nie pomyśleli, no bo to jakby u nas tak kulturowe jest tak średnio przyjęte. W ogóle takie rozmawianie o emocjach i gdzieś tam skarżenie się na... Znaczy skarżenie się na różne rzeczy to jest... Skarżenie się to jest mega polskie, nie? Mega ale polskie. Nie na emocje, ale... no nie? Nie, na emocje nie. Szczególnie jak jesteś mężczyzną. Nie ma opcji. To jest w ogóle nie mega... Trzeba być silny, nie pokazywać swojej słabości tak. innym. No, więc wiesz co, jeśli chodzi o altmed, to jest jakby jedyna rzecz, która mi się bardzo nie podoba w kierunku, w którym trochę idę, no nie? Bo no. A ten kierunek nie dość mi się nie podoba, bo w sumie mi to tam, wiesz, wsio ryba, no nie? Teoretycznie, czy... W ogóle mnie tak jakby... Mi też wszystko jedno, generalnie też byłem na kursach z bioenergoterapii i jakoś nie mam problemu z tym, żeby też o tym powiedzieć. Akurat nie pracuję w ten sposób w gabinecie, tak, bo, no? Bo to nie jest mój styl, ale no, co się zobaczyło, to się nie zobaczy. Nie? Dokładnie, ale wiesz co, mnie jakby niepokoi to, że będę i trochę pewnie już jestem, no nie? W pewnej grupie osób, z którymi nie chciałbym być brany pod uwagę, bo jednak próbuję to, no jakby to jest ekstremalnie trudne, ale staram no. się wytłumaczyć to jakoś w sposób taki, choć ciut medyczny, wiesz, tak. co choć jakby... Także mając... Patryk, kiedy nagrywasz podcast z Jerzym? Nie, znaczy dobra, ale nawet Jerzy w ogóle... Bardzo nie lubię człowieka, wiesz, jakby w sensie, jakby kiedy go nawet, wiesz co, jakby nawet chyba mówiliśmy o którymś odcinku, pamiętasz? Coś tam było. Pewnie nieraz. Było coś takiego, ale nawet było tak, że ja mówiłem, że taki był początek, że mówię, kurde, spoko, no nie, jakby suplementacja, zdrowe żywienie, no nie, tam było takie, że wiesz, jakby nieprzetworzone, zdrowe żywienie, wiesz, tutaj nawadnianie, takie podstawowe rzeczy, mówię, kurde, no fajnie, że ktoś mówi o takich basic rzeczach, które naprawdę poprawiają zdrowie, no nie, o których często lekarze nie mówią. Czego lekarz ci mówi? Lekarz, no, ale później to poszło w bardzo złym kierunku, no nie? Tak. W bardzo złym kierunku. I ja nie chciałbym mieć, ale wiesz, mi nawet bardziej chodziło o takie osoby, które się interesują właśnie, wiesz, bo my siedzimy trochę w temacie kinezjologii, no nie? Jakby nie patrzy, no nawet tak. trochę bardziej niż, trochę bardziej. I no wiesz, jakie są różne osoby, które kinezjologię uprawiają. Ja od lekarzy, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, terapeutów różnej maści, poprzez krawcowe, które robią kinezjologię, szyją i stawiają wieczorem tarot, no nie? No tak, wtedy jest spoko. I my jesteśmy w jednej tak, grupie. Tak, znaczy, się okazuje, z jednej strony nawet mamy sporo wspólnych znajomych. Bardzo. Ja niepokoję się właśnie tym strasznie. Więc nie wiem, co o tym myśleć, no nie? Nie przeszkadza mi to, że jak mnie ludzie postrzegają, tylko że osoby o innych zainteresowaniach są w tej samej grupie, no nie? Tak, tak. No, więc i tak, mimo że często mają fajny skill, mogą mieć fajne skille i często jakąś super intuicję i po prostu jakieś takie skille, które po prostu ja nigdy nie posiądę, no nie? Po prostu dostały od losu, od, nie wiem, Boga, jakieś po prostu różne umiejętności paranormalne, można powiedzieć. Znam trochę takich osób. No tak. Byłem na takim kursie kiedyś, no nie tak dawno w sumie nawet, że po prostu ja byłem chyba jedną osobą z innym terapeutą, który po prostu no, nie miał. Nie przyszedł z własną różdżką. Znaczy tak, tam wiesz, połowa osób miała wahadełka swoje prawdopodobnie. No
Myślałem, chyba tylko ja nie widziałem aury, no nie? Aha, no tak. I nie miałem takich umiejętności. Nie, może kiedyś mi się objawiło, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, no to tak, ale... to jest nas dwóch, bo jak byłem na kursie z Bioenergo, to też tylko ja nie widziałem aury. Tylko ty mieliście aury, no nie? Nie. I tak. Ja tak się, to było zabawne dla mnie. Znaczy zabawne to było wtedy dla mnie, to było takie... Ja się poczułem taki, wiesz, taki zdołowany i zażenowany tą sytuacją, no. Bo stoi nas tam 15 osób. Prowadzący mówi, dobra, dawajcie moją aurę, nie? I tak ja tak patrzę i tak... Oni, no i co? A ja tak... Niebieska. Wszyscy tak na mnie patrzą z taką pogardą i tak... No fioletowe, no tak, no fioletowe. No. Tak. A to było blisko nawet, no nie? Wiesz, jakby niebieski tam, no tak, mieszka czerwony, ja... jest fiolet, to nie? No, ale ja zgadywałem, bo ja i tak nic nie widziałem. Myślałem, no. Że może zgadnę. No nie, no niestety. Więc nie tak, mam taki skill. Tak, no. Mamy inne za to skille fajne, ale aury jak nie widzę, tak nie widzę dalej, więc tak. Nie wiem, czy coś to zmieni po prostu. Potem się można tego nauczyć. Ale na razie nie będę nawet próbował specjalnie. Nie wydaje mi się, że to będzie specjalnie potrzebne, bo jeszcze, wiesz, głupio będzie, jak będę po prostu patrzył się na ciebie, będę widział szarą aurę i powiem, tak jako mój znajomy mówi, który rzekomo widzi, no nie? Mówi, Patryk. Wszystkim powiedział, że tu taka, tu taka, tu to taka, się czujesz tak i tak dalej. Mówię, no mega spoko, jakby to się potwierdzało. I tak patrzy na mnie i mówi, szara albo biała. Ja na przykład wie, a co to znaczy? Szara? Patryk. Albo jesteś oświecony? I albo po prostu, z wariatem, tak? Nie, albo po prostu zaraz umrzesz. Bo szara to jest ciężko chory. Ja mówię, u ciebie to ja nie widzę. Ja mówię, mega, jakby okay. Ze skrajności w skrajność. Ja tak lubię, nie lubię być tak po środku, nie? Więc coś nie było. Na, no do tej tak. Pory żyję. Na razie żyję, liczę na to, prędzej że oświecony. Jednak, że pewnie oświecono, nie? Dobra, zboczymy w kierunek, który nie chciałem specjalnie, ale jakoś tak wyszło. Nie. Więc ludzie widzą różne nasze zainteresowania. Fajne dla niektórych niefajne. Ale jak zauważyliście, no to jak o czym teraz mówiliśmy i to skąd zaczynaliśmy, to jakby kompletnie dwa różne rzeczy prawdopodobnie. Bo my teraz sobie siedzimy już za bardzo nie w masażu, co też niebawem doświadczycie czego, dlatego takie że tak się złożyło, że zarówno w firmie szkoleniowej, jak u nas w gabinetach, to tam nikt specjalnie nie masuje. Oprócz bardzo niżnych osób. Czyli niecałe 10% osób w ogóle wykonuje masaże jakiekolwiek, bo nawet masaż na nowochi, to ja nie powiedział, że to jest do końca masaż, ten co my preferujemy. To taka no trochę terapia manualna nawet, no nie nakierowana tkanki miękkie, z dość specyficzną diagnostyką, nawet nakierowaną gdzieś tam na jakieś tam odruchy i tak dalej, takie bardziej neuro. No i generalnie raczej nie jesteśmy zdani z masażu. Nie jesteśmy zdani z masażu, mimo jakby firmy, którą prowadzimy. Która się tak nazywa. Tak, która się tak nazywa Projekt Masaż, więc prawdopodobnie długo pojawi się, znaczy prawdopodobnie to wiemy, że pojawi się nowa nazwa i będzie rebranding. Jest. Rebranding czy rebranding? Zmiana nazwy. Tak mówię, bo jestem w Polsce, mówię po polsku. Będzie zmiana nazwy, która będzie właśnie trochę bardziej odzwierciedlała, co to my teraz robimy. Bo się troszeczkę... Ja też zauważyłem, że my kiedyś, jak siedziałaś właśnie głównie masaż, później terapia manualna, później terapia wisceralna. Tak, no w sumie tak. To... taką główną nauką, która prowadziła cię za rączkę, to była anatomia. No tak. Królowa nauk, no nie? I my, chcąc, nie chcąc, trochę z niej zboczyliśmy, no nie? Trochę tak. Trochę jej siostrę. Trochę jej siostrę. Moim zdaniem starszą. Nie, no, starszą i fajniejszą. Nie, no bo jakby dużo teraz rzeczy jakby opieramy głównie na założeniach fizjologicznych. Mhm. Czasami byśmy chcieli, żeby one takie były. Bo niektóre są ekstremalnie trudne do opisania na dzień dzisiejszy. Tak. Co by nie mówić, bo jakby, wiesz, siedzimy, my tak mówimy teraz, siedzimy głównie w nurtach kinezjologicznych, tylko żebyście nie mylili tego. Mnie to zawsze bawi, jak jesteśmy na TNM-ie, czyli na naszym, powiedzmy, aktualnie szkoleniu dziecku głównym tutaj, którym troszczymy się i opiekujemy nim najbardziej. Z tej naszej dwójki dzieci to jest to ulubione dziecko. To jest ulubione dziecko. Wiesz, mamy też inne dzieci przebrane bardziej, no tak. Nie? Bo są inne szkolenia, które prowadzą inni instruktorzy. My je lubimy, ale nie kochamy tak jak swoje. No tak, swoje szkolenia, masaż na boki i trafię na się kochamy najbardziej, ale masaż na boki kochamy trochę mniej, bo go trochę oddajemy. Trochę tak. Także, tak. Słuchaj. Idź do cioci na weekend. Do wujków. Do wujków, tak. Bo idź do wujków na weekend. Masaż na boki. Tato, jest dopiero środa. To idź powoli. Idź powoli. Tak, bo wujkowie, masaż na boki, czyli...
Krzysztof Piciński i Patryk Wąsocki trochę przejmują to szkolenie od nas. Na razie prowadząc je w innych miastach niż my, ale ja myślę, że się zaprzyjaźnią nim bardziej. I to dziecko w końcu wybierze ich. No, nie będzie chciało mieszkać z rodzicami. Tak jest. Dorosło już. Dorosłe dziecko. Bardzo dorosłe dziecko. No. Tych szkoleń my przeprowadziliśmy pewnie myślę, że ponad 120. No na pewno. Na pewno więcej. Pomyślcie sobie, że nie tak samo, ale w bardzo podobny sposób mówicie komuś 120 razy coś. Tą rzecz, żeby ono to zrozumiało. Tak. Jest to w pewnym momencie już męczące trochę, więc teraz interesujemy się głównie naszym drugim dzieckiem. Tym kochanym bardziej. Tym, co po prostu należy je teraz wychować. Ale my widzimy w nim też większy potencjał. Bo ono jakby urośnie na coś pięknego. Bo wiesz, jest jakby... Strasznie niepokojące jest to porównanie. Nie? Tak, urośnie na coś pięknego, dlatego że je można rozwijać bardzo mocno. I oczywiście będziemy to też czynić i w tym roku nawet. Będziemy rozwijać bardziej TNM. I tam mnie zawsze bawi to, bo do tego w sumie teraz chciałem zmierzać, jak przedstawiamy się na początku kursu, i tam mówimy o... dlaczego tu jesteś? U mnie najczęściej jak pierwszy moduł prowadzę ja, to jakby co cię tu sprowadza? No, jakby co za pomysł terapia nowomyślniowa? No i tam ktoś mówi, że kinezjologię, bo na studiach miał tylko trochę i chciałby więcej. Ja myślę, że nie miał w ogóle. Ja już się śmieję, no nie? Bo jemu chodzi o inną kinezjologię, no bo kinezis, tak. Ruch, tak. Nauka o ruchu, no nie? I kinezjologia jest, no nie na studiach, tylko to jest jak jeden semestr i to jest w ogóle coś innego, co będziemy teraz robić. Nie wiem, dlaczego kinezjologia stosowana się nazywa kinezjologia. Ja też nie wiem, no nie, bo tam jest, jest o ruchu tyle, że robisz testy mięśniowe, które są jakoś dynamiczne. No tak. Wiesz, nie są, to nie jest palpacja jak statystyczna. Wiesz, że statyczna, no tak, statyczna, że leży pacjent, a tego dotykasz, tylko coś się dzieje, no nie? Ruch zachodzi. No trochę musisz kumać, jeśli chodzi o ruch, bo wiesz, badasz odruchy, badasz ruch w różnych pozycjach, ale coś tam, wiesz, jest myląca. Nazwa już bardzo... była wcześniej zarezerwowana. Jako kinezjologia, jako nauka o ruchu była wcześniej. Więc my uprawiamy po prostu terapię nerwomięśniową, która tak też jest ekstremalnie mylącą nazwą. Dziś nad tym rozmawialiśmy, tak. Gdyż ta nazwa też się zmieni, więc jak będziecie szukać, być może oglądacie ten podcast po kilku miesiącach od publikacji, to... Może to już jest ten moment. Może to jest ten moment, że ten szkolenie terapii nerwowo-myślowej zmienił nazwę na coś innego. Ale jak znajdziecie coś, co ma 4 moduły, u nas to będzie terapia nerwowo-myślowa. To właśnie to. To, co nazywa się terapia nerwowo-myślowa. Na razie ma 2, ale będzie miał 4. A później może 6, zobaczymy, jak będzie wyglądało. Ale to jeszcze długo czasu zanim... Kto wie. Zobaczymy. Tak. I... Tam powstały też różne książki, albo są szkolenia, które też się nazywają podobnie i są w ogóle o czymś innym. Tak. Więc ta nazwa jest taka, trochę wprowadza w zamieszania, więc nie chcielibyśmy, żeby tak było. Docelowo to osoby, które przychodzą, bo chciałby dowiedzieć się więcej o kinezjologii, to jakby pewnie są na początku zawiedzione, bo koleś mówi o czymś innym, a później są zadowolone, bo okazuje się, że to jest, jest fajne. Jest jednak spoko. Jest nawet lepsze niż myśleli. No. Więc wszystko się zgadza. Bo tam jest taka rzecz, która jakby dość mocno rozwinęła moją, prawdopodobnie twoją praktykę też, czyli diagnostyka. Królowa nauk medycznych. Tak, oparta na fizjologicznych odruchach i założeniach. Mhm. I to jest po prostu cudowne, bo okazuje się, że ta natomiast jest ważna, ona oczywiście przydaje się, bo jakby my też jakby jesteś cwaniakujemy, bo trochę znamy ją, no nie? No wiadomo. Bo nie można jakby w ogóle, znaczy pewnie można, są takie osoby, ale jakby... być taką nogą z anatomii i robić dobrą diagnostykę? No to nie wiem, pewnie się da. Znaczy da się, ale na przykład dla mnie byłoby to duże utrudnienie. Jak teraz sobie tak myślę, żebym jakbym znał na przykład anatomię 3 razy gorzej niż teraz. Mhm. Nie to, żeby teraz było się wow, rewelacyjnie i po prostu urywało tam cokolwiek. Tak, bo tak znasz dobrze diagnostykę, mówisz, o tutaj generalnie wychodzi na to, że ma pan tutaj no, stan ostry, ścięgna, które no tutaj pochodzi, wiesz, tam tłumaczysz wszystko. No i wie pan, no po prostu ten pana biceps tutaj nie działa z tego. Ale proszę pana, to w ogóle nie jest biceps, bada pan moją nogę. No dobra, nieważne, nie? Ale wiadomo, co nieważne, tak? To chodzi mi o biceps femoris. Czyli dwugłowy. Chodzi mi o pana po prostu dwugłowy pleców, tak? Tak. No, to dokładnie. Nieważne. Tak, ale to wydaje mi się, że po prostu byłoby mi trudniej niektóre rzeczy może zrozumieć i to nie tłumaczyć pacjentom, i co by skutkowało, że miałbym pewnie gorszy efekt terapeutyczny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale... No myślę, że jednak anatomia też jest ważna. Jest ważna. Ale teraz się akurat fiksujemy na fizjologii, bo się okazuje, że nam się to przydaje bardziej w gabinecie.
I się tak zastanawialiśmy, ja tak napisałem sobie tutaj anatomia kontra fizjologia, ale nie wiem, czy będziemy toczyć jakąś walkę, bo obaj jesteśmy za fizjologią, więc nie możemy nie. tutaj. Tak. Myślę, że po prostu fizjologia jest bardziej taką mapą poruszania się po tym ciele, bo anatomia sama w sobie jest, przynajmniej taka książkowa, jest dosyć statyczna. Ona nam pokazuje, co gdzie w ciele się znajduje, ale nie daje nam informacji o tym, co w sumie z tym zrobić. A fizjologia to jest tak jakby no po prostu życie tego naszego ciała. Wszystkie ale procesy, które tam wiele zachodzą. Osób by się z tobą nie zgodziło teraz. No trudno, to mam to gdzieś. Tak. No, tak, będziesz to dyskutował? Nie. Podyskutujcie z kimś? Nie, bo mamy swoje zdanie i po prostu nie ma dyskusji. Nie, no rzeczywiście mi ona teraz jakby bardziej jest potrzebna i jak jakby chcę sobie zgłębić jakieś rzeczy teoretyczne, to jakby idę do tego, no nie? Bo i nawet szkolenie, na które teraz gdzieś tam zacząłem uczestniczyć, choćby na przykład w SIPS, które teraz gdzieś tam sobie robię, czyli takie znowu kinezjologiczne różne fajne rzeczy, to tam o tej anatomii jest tyle co nic. No nie? Tak. A fizjologia jest rzeczywiście dużo, no nie? Mhm. Tak, ta niektóra fizjologia jest nam dziwna bardzo, taka, że pewnie się tego nie znalazł, ale jakby próbuję tłumaczyć ciało, no nie? Jakby próbuję tłumaczyć zależności między różnymi obszarami ciała. I nie tylko ciała, ale to dobra. To już, nie ma gruby tutaj temat. Gruby temat. I w ogóle to jest jakby mega ciekawe, bo dzisiejszy temat w ogóle miał brzmieć tak, że mieliśmy się troszeczkę z Maćkiem tak jakby pozachwycać. Trochę, tak wiesz, tak tutaj. Trochę było. Trochę było, tak? Pozachwycać nad tym, że być może widzieliście, tak? Jakby różne nasze formy diagnostyczne, czy to na kanale YouTube'owym, czy może na moim kanale, który ostatnio w ogóle zaczyna wyglądać bardzo altmedowo ostatnio, bardziej nawet niż projekt masaż, ale stwierdziłem, że o, jak będę sobie po prostu psuł opinię, to tylko sobie, no nie? nie chciałem dzięki, bardzo. Patryk. Nie ma za co, Maciek. Więc po prostu robię tam sobie różne emocjonalne tematy ze swoimi pacjentami. I tam sobie wrzucamy różne takie rzeczy, które stwierdziłem, że nie będę tak dokładnie tłumaczył, bo jest dla pacjentów. No nie, z pacjentami jest o tyle, że nie trzeba im dokładnie tłumaczyć. Oni mówią, o, fajnie to działa, ja też mam taki problem, przyjdę sobie na terapię, będzie fajnie. A jak robisz to z terapeutami, to jest taki problem, że... Pokaż mi na to badania. Pokaż mi to badania, a ty mówisz, ja to ja po prostu neguję, mówię, że jakby nie ma i jakby tutaj... nie długo, ma, temat jest zamknięty. Nie ma i co najciekawsze, długo nie będzie jeszcze, bo jakby... Albo nigdy. Ja na przykład, wiesz, jakby jak wchodzisz sobie w ten temat, to ty na przykład wiesz, dlaczego takich badań nie ma. Nie ma, no nie? Albo na przykład teraz też wiem, jak na przykład byliśmy na różnych szkoleniach, o których nie będziemy wspominać nazwę, no. Gdzie na przykład było podpisywałeś swoim własnym podpisem, że nie będziesz robił badań, no nie? Na to, co tutaj się dzieje, mimo tego, że to opierało się na rzekomo fizjologicznych założeniach, no nie? Tak. Ale ja mówię, dlaczego tak jest? Kto nie chce po prostu jakby rozwijać swojej metody? Przecież badania byłyby super, tak? Jeżeli rzeczywiście to działa, to badania dałyby jeszcze większy rozpęd do tej metody. A później sobie tak myślę, że to jest nie do zbadania specjalnie. I jakby można było zbadać, tak, to by... zazwyczaj wyszłyby pewnie takie pierdolety. Jakby wyszło cokolwiek, to że to nie działa. Tak. Ewentualnie. To by mogło być, więc oczywiście byłoby ci na rękę, bo to często jest oparte na założeniach różnych teoretycznych, które ciężko znaleźć jeszcze potwierdzenie, nawet teoretyczne, wiesz, jakby stricte w książkach, dostępnej literaturze, no nie? To są jakieś tam takie założenia, które bazują na jakimś takim trochę umówionym mechanizmach działania, jakimś, nie? Jakimś tak, koncepcie no. bardziej. Więc tutaj nie dziwię się specjalnie, tak, że... Tak, ja też jakby nie dziwię, bo jakby przeglądając się samej metodologii badań naukowych w kontekście terapii manualnej, no to no cały czas wychodzą takie kwiatki tego typu, jak mówiliśmy teraz. No bo żeby badanie było jakkolwiek w ogóle rzetelne w takim świetle naukowym, no to ono musi mieć taką ważną cechę, jaką jest powtarzalność. Czyli jeśli ty zrobiłeś takie badania, to teraz inny naukowiec musi móc je w ogóle powtórzyć. Mhm. A jak on może je powtórzyć, skoro on ma inną grupę pacjentów, tak, z innymi problemami? I prawdopodobnie też nie do końca rozumie koncepcję, działania którą tego, ty nie? się posługujesz. Więc jakby ta powtarzalność tutaj już leży. No jest cała masa jakby innych aspektów związanych z tym, że no nie da się chociażby dobrać jednorodnej grupy pacjentów z podobnymi objawami, które miałyby to samo źródło. No i tutaj generalnie temat się zapętla, bo idąc to dalej, no po prostu na ten moment jest to nie do zrobienia. Prawie nie dałoby się dobrać dwóch pacjentów takich samych, już mówiąc o grupie, no nie, która musiałaby liczyć przynajmniej osób kilka albo kilkanaście, ale najlepiej kilkadziesiąt, a kilkaset to już w ogóle było wow, no nie? Tu by, wiesz, można byłoby teoretycznie takie badanie zrobić w ten sposób, że ty byś sobie dobrał pacjentów idealnych pod ten problem, a to już nie byłoby do końca badanie, bo już byś miał, no wiesz, wybranych, przebranych pacjentów, no nie? Tak. No więc nie dziwi mnie to specjalnie.
Nie byłaby to grupa reprezentatywna. Tak. I ja też jakby, jak siedzimy sobie w tym temacie, terapii nerwomięśniowej, tam kinezologii stosowanej, energetycznej i tak dalej, to ogólnie, jak pewnie po nas słyszycie, to jesteśmy zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy aktualnie i nam się to podoba dużo bardziej niż to, co robiliśmy wcześniej, bo jest to po prostu ciekawsze, mimo tego, że życie sobie mocno utrudniliśmy. I jak, kurde, powiem ci, że kiedyś, lat temu kilka nawet jeszcze, nie byłby dla mnie problem pracować z pacjentami od poniedziałku do piątku po tych pacjentach, nie wiem, 8-9 każdego dnia i tak też robiłem, to teraz jak mam na przykład, nie wiem, tam powiedzmy 8 przez 3 dni, to mnie już czwartego dnia nie ma. Ja jestem pozamiatany. W sensie, wiesz, nie to, że jakby pacjenci wysali ze mnie energię i tak dalej, że jakiś wampirów energetyczny jest katastrofa, ja mam zawsze fajnych pacjentów i wydaje mi się, że ciężko ze mnie wysać jakąś energię, to tak mi zryło głowę już, pod tym kątem, że to tak mi obciążyło mózg, że to, wiesz, trzeba u każdego będzie tam myśleć po prostu, myśleć. Mhm. A kiedyś, jak, wiesz, jak robisz masaż, to trochę sobie pogadałeś, tu sobie, wiesz, wczepiłeś się łokciem, to było fajnie, tu pójście sobie jakąś muzykę relaksacyjną z pacjentem, bo to pierwsze dwie wizyty to bardziej leczenie, a później było fajnie, więc bardziej profilaktyka, no nie? No to takie było, wiesz, chill, no nie? Zrobiłeś pacjentów 8, mogłeś sobie, nie wiem, iść na łyżwy wieczorem. W sierpniu. Tak, w sierpniu. Nie mówimy teraz o zimie. Na przykład jak były momenty, kiedy Stadion Narodowy był jeszcze torem łyżwiarskim. Były takie dni. On nie był zawsze szpitalem polowym, nie wiem, czy wiesz. Średni jestem w łyżwy w sumie. Fajnie było. No to teraz jakby ktoś zaproponował po 8 pacjentach 9 łyżwy, to by się o człowieku, czy ty z konia spadłeś? To żartujesz? Jakby nigdzie nie idę. Daj mi pochillować. Ja idę medytować, a później idę spanko. Bo już dzisiaj nie mam mocy. Więc tak to wygląda, bo jest to trudne, więc sobie na własne życzenie sami bardzo mocno skomplikowaliśmy życie nasze w pracy. Ale w imię wyższych celów. Tak, wyższych celów i po prostu takich, no wiesz, ja na przykład w tematach takich, gdzie wykorzystuje się testy nerwomięśniowe, no to pewnie tak siedzimy sobie ze 4 lata prawdopodobnie. Może trochę wcześniej. Ale powiedzmy, że tak no, świadomie korzystając tak. Z tego, no nie? Że tak rzeczywiście w gabinecie coś sobie zrobić. Może trochę dłużej, ale nieważne. Dobra, czy tak w połowie swojej takiej, wiesz, drogi terapeutycznej, to ja dalej nie wychodzę z podziwu, oczywiście z roku na rok, że kurna maś to działa. I wiesz, i to coraz bardziej wyrwane, wiesz, jakby rzeczy, znaczy dla mnie już logiczne się zrobią, ale z kosmosu. Gdzie wiesz, na przykład jak zobaczymy kiedyś pierwszy raz w ogóle testy surrogacji, no to było... Mi się po prostu mózg rozgotował. To był żart, ale to był taki śmieszny i żart. Zabawne, ale ja mówię, ale po co? Ale jak, a dlaczego? A teraz jest tak, że nie ma specjalnie do tygodnia, że ja tego nie robię. Mhm. No nie? Jakby nawet u osób takich dorosłych, starszych, dzieci i tak dalej, czy to z Natalią, czy w ogóle z mamą, dziecka jakiegoś, to jest jakby standard. Jakby to jest jakby... Nie ma znaczenia specjalnie, czy je robię, czy nie robię, to weszło w taką normę. Nie widzę w tym nic dziwnego. I pacjenci też na przykład niektórzy wiesz, tak, co tu się w ogóle dzieje, no nie? A w ogóle miałem taką śmieszną sytuację. Przyjechała mnie w ogóle rodzinkę z innego miasta i oni po prostu na diagnostykę i jakby chcieli ją nagrać, żeby zrobić. I mówię, jakby, ja nie mam problemu z tym, żeby to nagrać, ale wy z tego nic nie wyciągniecie. Nikt z nas nie będzie wiedział, o co chodzi specjalnie. My sobie potem możemy zrobić takie podsumowanie i sobie możecie nagrać, co możecie robić samodzielnie i tak dalej, bo to po prostu nic wam nie da specjalnie, nie? I on mówi, a, zaryzykujemy chwilę. Mówię, no dobra, no nie? I wiesz, jakby 3 minuty diagnostyki i jakby mąż wyłącza, mówi, miał pan rację, to nie ma sensu. My nic nie rozumiemy, no nie? Jakby co się wydarzyło. Potem sobie jakieś ćwiczonka czy jakieś podsumowanie nagramy. Więc... Mnie to już jakby w ogóle nie dziwi, ale tych rzeczy takich dziwnych jest więcej coraz, no nie? Że tam, wiesz, wykorzystujesz, jakby, wiesz, samo to, że dotykasz pacjenta, tu już jesteście w teamie, wiesz, wykorzystujesz, wiesz, wzrok, masz jakieś takie opcje po prostu, jak ktoś ostatnio mi tak powiedział, że kurde, jakby, wiesz, na przykład taki pacjent był taki, że wow, w ogóle mu jakby, wiesz, głowę rozwaliło, że jakby jego myśl wpływa na jego ciało, więc w sumie kształtuje rzeczywistość, no nie? Mhm. Ja tak mówię, no tak, jakby normalne. Jakby twoja myśl kształtuje diagnostykę nawet, no nie? Aha. Że ten mindset jest ekstremalnie ważny. To, o czym ty myślisz podczas terapii, to ci w ogóle wychodzi, fajnie. To teraz dla osób, które na przykład robią terapię nerwomyślniową,
To jest ciekawe, żeby na przykład, wiesz, jak robimy sobie diagnostykę, na przykład, no nie? Wczoraj robiłeś webinar na terapię nerwomięśniową. Oczywiście mówimy, że jakby trzeba zakładać wszystko i tak dalej. I wiesz, sytuacja jest taka, że masz pacjenta i otestujesz obszar najmy brzusznej. Nie będzie to nadnercza, za które ludzie nie lubią nas. Nie będą to nadnercza. Testujesz sobie tam obszar referencyjny nadnerczy, no nie? I tam przebiega blizna. Jakaś. Pamiętasz wczorajsze pytanie, no nie? Tak. Że ona może wpłynąć, jak testujesz. Tak. Ale tylko wtedy, kiedy testujesz ją. Wiesz, o co chodzi, jakby, tak, no nie? Tak, tak. Że masz w głowie, to, że testuje nadnercze, no nie? I inne rzeczy przy palpacji wychodzą ci, niż testujemy brzuszą, zobaczę, czy blizna jest problematyczna. No nie? Tak. To jest ciekawe, że w ogóle... Inny zamysł. Że tam, ja miałem taką śmieszną taką sytuację kiedyś na kursie, że była parka, która tam testowała ze sobą, nie wiem, czy byli oni razem, ale na pewno tam jakiś znajomymi byli, no nie? I byli sobie w parze i testowali sobie mięsie lędźwiowe. I że oni mówią, że kurde, one raz działają, raz nie działają. Ale raz są normoniczne, a raz są wyhamowane. Bo my raz testowaliśmy tak po prostu, tak po prostu testowaliśmy, czy one działają tak ogólnie, no wiesz, tak po prostu, czy działają, no nie? A dwa, oni sprawdzali, co wpływa na zaburzenia w obrębie jamy brzusznej. Znaczy nie, w obrębie jej stawów srężufowych. Czyli jakby wiesz, jakby pacjent i terapeuta myśląc o stawach srężufowych, szukał różnych zaburzeń. I one już wychodziły inaczej. Tak. Więc one ogólnie były normalne, ale w kontekście stawów srężufowych były problematyczne. Okay. Mam na szczęście, że trochę pogmatwaliśmy ludziom życie teraz, bo taki tak, też tak. Był zamysł. I takich rzeczy wiesz, jest super dużo, no nie? Że jakby samo myślenie o jakimś temacie jakby ma wpływ. Patrzenie na jakiś temat ma wpływ. Twój, tak pacjenta, wszystkich, no nie? No tak, trzeba o tym też myśleć, że my zawsze pracujemy w jakimś kontekście i po prostu nawet to, że pacjent tego dnia w innym nastroju przychodzi do gabinetu, działo się troszeczkę coś innego, no to jego organizm będzie inaczej reagował na terapię niż innego dnia, jak przyjdzie taki w ogóle wychillowany albo miał zupełnie inną sytuację, nie? Tak. Wiesz co, bo na przykład ostatnio też taka śmieszna sytuacja była, jak jesteśmy sobie na jakimś szkoleniu i ktoś tam mówi, że kurde, wiesz co, była u ciebie pacjentka, która tobie nie poszła, a później była tam 2 miesiące u mnie i mi poszła, no nie? I to było takie, że w sensie, że znaczy dla mnie mega spoko, bo jakby fajnie, że ktoś jej pomógł, no nie? Jakby nie mogłem jak, więc ktoś jej pomógł, ale to było miesiąc, 2 miesiące później, to była jakby inna pacjentka. Wiesz, co chodzi, tak, no nie? Inny człowiek. To był inny człowiek, ona miała już trochę inne problemy. Być może poszła tego, że ktoś był lepszy, jest to jednak założenie, jakby wpadł na coś, na co ja nie wpadłem. To nie jest specjalnie trudne, patrzę na to, ile jak rzeczy musisz... Jak różne rzeczy do sprawdzenia, nie? Jakby często, wiesz, dużo różnych rzeczy do sprawdzenia w godzinę na przykład na masz pacjenta, to aż po prostu jest presja czasu, no nie? Często, że kurde, tyle rzeczy do sprawdzenia, a ja to mam tak mało czasu. Dwa, może poszło mu, bo ja zrobię dobrą robotę, też jest taka możliwość. A trzy, na przykład ona już częściowo ten problem rozwiązała, robiąc różne rzeczy inne, po drodze się trafiając, ćwicząc, zmieniając nawyki, pijąc zmieniając mindset, co? Piła dużo wody. Miała dużo wody. Cokolwiek. Cokolwiek innego, wiesz, tak, tak, to minęło 2 miesiące. Ciągle śmieszne, a nadal ważne. Mogła się masa rzeczy zmienić, no nie? Żeby na przykład sprawdzić, powiedzmy, skuteczność terapeutów, to tylko tak, że po prostu dostajesz bliźniaków jednojajowych z całym problemem. To samym problemem. I wiesz, jakby neutralna osoba to sprawdza tak. I mówi, ona ma ten sam problem. Masz tu jedną osobę, a ty masz drugą osobę i jedźcie się, zobaczmy, kto jest lepszy, no nie? Tak, to mielibyśmy może... unikalne dane, które byłyby właściwe tylko dla tych dwóch osób. Tak, to wtedy... I żadnego przełożenia na resztę. Nie, tylko dla nich. Kapitalne to było. Totalnie warto się tym zająć. Tak, tak, albo po prostu, jakby ktoś cofanie się w czasie te tematy, no nie? To jeszcze wchodziłby w grę, żeby coś takiego ocenić. Dobra. Chyba jesteśmy... Jesteśmy trochę, myślę, że jakby u brzegu i tak. Na końcu. Słuchajcie, z racji tego, że wam troszeczkę powiedzieliśmy o takiej swojej jakby genezie postępowania, czy ten podcast w ogóle ma jakieś takie podsumowanie? Nie. To nie ma, po prostu chcieliśmy powiedzieć o fajnych rzeczach. Chcieliśmy mówić o fajnych rzeczach i o takim sposobie postrzegania i o tym zmianie myślenia. I jakby oczywiście zakładamy, bo taki jest też nasz plan, że dużo osób się utożsami gdzieś z nami na jakiejś drodze, no nie? Bo sporo osób może. W jakimś punkcie.
Bo to mogą być osoby, które są na aktualnie, powiedzmy, takim samym schemacie postępowania jak my i powiedzą, kurde, ale fajnie, że takich osób jest więcej i zaraz cieszmy się, ja też sobie skomplikowałem sprawę w moim życiu. Chodzi o terapię, nie chodzi o komplikacje życiowe, wtedy jesteśmy przeciwko komplikacjom życiowym. Niech się żyje jak najłatwiej. I po prostu jak najfajniej. I też dostrzegam, że ta fizjologia jest takim elementem ogniwem brakującym dla nich i ten układ nerwowy i to jest takie wow i w ogóle się tym jarają na co dzień i po prostu żyją tym i po prostu im mózgownica pracuje cały czas i to jest w ogóle super, że każdy pacjent jest inna ciekawa historia i jakby gra. Ja zawsze tłumaczę pacjent jako ciekawy case, ciekawą grę. To jest jakby jedna rzecz. Albo może są gdzieś na początku drogi, że na przykład wchodzą w temat masażu, albo na przykład nie wiedzą, co zrobić jako pierwsze szkolenie, tu padło, wiesz, że może ten masaż głębokich i tak dalej, a może nie trafi manualne, bo się okazuje, że nie działa. Z tego, co tutaj powiedziałeś, więc zabawnie. A może powiedzą, że też chcą być po prostu, wiesz, ziomkami altmedowymi razem ze mną, nie, z tobą też trochę, co by nie mówić, no nie? Trochę. Tak, i też na jednym wózku jedziesz. Jedę na jednym gokarcie. Jedziesz na jednym, jedziesz gdzieś tam obok sobie, no nie? Tak. Na bardzo podobnym wózeczku, na bardzo podobnym wózeczku. Tak. Jedę na kosiarce. Tak, więc gdzieś są na jakimś drodze i gdzieś tam się z nami utożsamią i to jest fajne. Podobno social media w ogóle są po to, żeby się utożsamiać z innymi i żeby pęteczki sobie zbijać, więc gdzieś tam sobie tak na jakimś etapie pęteczkę zbijemy. Mówiąc o tym wszystkim, możemy praktycznie z każdym zbić pęteczkę. No tak. No, oprócz z wyjadaczami, którzy są 30 lat i jeszcze mówią, o chłopaki, 10 lat, jeszcze cała przygoda przed wami, no nie? Więc może być zabawnie. Natomiast, słuchajcie, zauważycie też naszą pewną genezę tutaj i mówiliśmy sobie wam też o zmianie, która się szykuje bardzo niedługo, zmianie nazwy rebrandingu, który będzie miał miejsce niebawem. I w związku z tym, Krzysio mnie prosił, żebym o tym powiedział, Krzysio Ochman, który będzie to montował, tak? Że pod tym podcastem w różnych miejscach, czyli pewnie wszędzie, gdzie on będzie, tak, będzie link do ankiety, żebyście sobie wkliknęli na tą ankietę i to jest taki, jak się zawsze mówi, że masz taką rzecz do zrobienia po... Że you have one job. Nie, nie, to też... Nie. Call to action, o to mi chodziło, że call to action. Ja zawsze byłem właśnie... kiepski w te korpo rzeczy. Tak. Dzisiaj mieliśmy korpo, daj nowe fajne rzeczy, na przykład na słowo biały. Tak, jaki to jest? Monochromatyczny. A to nie jest do końca, o co, bo nie było ci później, jak się tłumaczył dokładnie. Tłumaczył. I też pisaliśmy w ogóle dzisiaj na szybie, tak, po prostu na taras. Taki wielki, taką tablicę mieliśmy, markerami, to jest prawie jak w korpo. I jeszcze padło różne słowa, na przykład intratny. Jak byłem na studiach, to w ogóle raz próbowałem się zatrudnić w korporacji i mnie nie przyjęli. Ja też mi się nie przyjął. W korporacji, no nie? W korporacji. Nie nadawałem się do korporacji. Jak pamiętam cię takiego młokosa młodego, nie nadawałem się. Ja też bym się nie nadawał, tylko nie nadawałem się do korporacji. Dobrze. Ja nawet nie próbowałem. Nie próbowałem też trochę i nawet by mnie przyjęli, ale ja nie chciałem. Później stwierdziłem, że jednak to nie jest dla mnie. Trzeba chodzić ładnie ubranym. I stwierdziłem, że nie tędy droga. Nie. Więc macie link do ankiety, żebyście mogli sobie to wypełnić i dać nam troszeczkę takiego fajnego feedbacku, tak? Jakby... Mhm. Czy to jest dobry kierunek, za co nas lubicie, za co nas nie lubicie, o co w ogóle chodzi w tym wszystkim, tak, dlaczego tak drogo. Więc takie różne pytania będą się tam fajne pojawiały. No i tyle, chyba. Dokładnie. Więc to jest jedno, call to action, a drugie jest takie mniej zobowiązujące, ale my się bardzo cieszymy, na przykład jak ludzie dzielą się swoimi rozkminami, na przykład na YouTubie w komentarzach, że kurde, ja mam tak samo, dzięki chłopaki, dzięki wam wiem, gdzie iść. Dzięki chłopaki, wiem, że nie będę was w żadnym waszym szkoleniu, bo głupoty gadacie. Cokolwiek, będzie na pewno to fajne i będziemy to miło czytać, cokolwiek by tam się nie działo. I obyście nas nie przezywali. To, tak jest. To wtedy będziemy szczęśliwi. Bo was znajdziemy. Czyli tak, podsumowując. Jak wolicie fizjologię, to ankieta. Jak anatomię, to drugie. Jak lubicie jedno i drugie, to jedno i drugie. Tak. Krótka tak piwa. Czyli ja na ich miejscu bym pewnie napisał coś fajnego w komentarzu i wypełnił ankietę ładnie, grzecznie. Tak by było. I wtedy będziemy wam bardzo za to wdzięczni. Dziękuję wam za miło spędzony czas i tą godzinę 19 minut i 57 sekund właśnie, jak to mówię. Do zobaczenia w kolejnym materiale Neurofilków. Żegnam was cieplutko. I dzisiaj było zabawnie. W końcu. Dzisiaj śmialiśmy się naprawdę do rozpuku. Nie wiem, że rozpuk może być aż tak bolesny. Do utraty tchu.
Ale nadal żyjemy, cześć. No. And don't you give me